Moi drodzy, z przyjemnością mogę ogłosić, że nareszcie nastał ten moment, który wam zapowiadałem hucznie już od dłuższego czasu. Czas otworzyć moją paczkę z ikoną. I tak jak to zrobiłem w zeszłym roku, gdy nie spoilerowałem absolutnie niczym, zarówno w tytule, jak i na miniaturce, tak samo chcę zrobić w tym roku. Więc z tego względu może nieco mniej osób chcieć wejść w ten film, jeżeli nie będzie tutaj, nie wiem, flag Brazylii, Francji czy Argentyny. Więc jeżeli zechcielibyście tutaj zostawić kciuka w górę dla zasięgu, żeby zabawić się razem ze mną w tę ruletkę i naprawdę się, mam nadzieję, pozytywnie zaskoczyć, to zapraszam serdecznie. Wykorzystując wszystkie karty, które dostałem oczywiście z paczki 83+, z tych 25 zawodników 83+, gdzie trafiłem aż 7 walkoutów, gdzie trafiłem naprawdę fantastyczne karty, ale jednocześnie oprócz fantastycznych kart, trafiłem karty, które są naprawdę wysoko oceniane, a to akurat zdecydowanie mi się przydało w tworzeniu właśnie tego SBC o ikonę. Do tego doszły nagrody za Food Champions, które może właśnie nie oferowały nam niczego zbyt dobrego, bo nie mieliśmy nawet żadnego walkoutu, chociaż no trafiłem tego Teo Hernandeza, no nie mogę na niego narzekać, bo to jest najdroższa karta z całego Team of the Week tamtego i najlepszy chyba zawodnik też bezapelacyjnie, no z całym szacunkiem dla pana Roberta Lewandowskiego, ale jednak cena mówi sama przez się, więc wykorzystałem zarówno jedne, jak i drugie karty i na podstawie tego tworzyłem SBC i wykorzystywałem sobie karty, które mogłem wykorzystać, a dopiero potem patrzyłem na to, czy ja jestem w stanie jakoś to zapełnić kartami z klubu, kartami z rynku transferowego. Patrzyłem na rozwiązania na Futbinie, więc moi drodzy, zawsze to mówię, gdy robię SBC. Nie sugerujcie się moimi rozwiązaniami SBC pod żadnym pozorem, ale też nie krytykujcie mnie za to, że to się dało zrobić dużo taniej, ponieważ ja, gdy wykorzystuję jakąś kartę w SBC, to dlatego, że ja ją chcę tam wykorzystać. Ja chcę ją przepalić, ja trzymam niektóre karty tylko po to, żeby one właśnie mogły zostać ostatecznie przepalone i żeby mogły wzmocnić mój skład i na dobrą sprawę tak to wygląda teraz w tym momencie, więc moi drodzy, błagam was, nie krytykujcie, bądźcie wyrozumiali, wszystko co tutaj widzicie jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że chcę wykorzystać swoje karty, które miałem też normalnie, nominalnie w klubie, więc nie ma tutaj żadnej teorii spiskowej, żadnego skrajnego idiotyzmu w moim wykonaniu, wiadomo, czasami jest. Nie twierdzę, że nie, ale tym razem wyjątkowo go nie ma. Wykonywałem po kolei wszystkie SBC, zaczynając oczywiście od tego najtrudniejszego, w którym to musiałem wykorzystać sobie te najbardziej, najwyżej ocenione karty. Tam poszła praktycznie większość tej paczki 83+. Zapełniłem to pozostałymi kartami z klubu i wystarczyło tam kupić jednego zawodnika. Tak samo było im dalej w las, tym musiałem oczywiście tych zawodników kupować więcej, ale na takiej zasadzie to działało. Jednocześnie stwierdziłem, że paczki, które od razu dostanę za SBC, nie będę ich zatrzymywał do samego końca. Tylko jednak otworzę je od razu, bo kto wie, może tam wylecić coś niesamowicie pomocnego w tym budowaniu SBC. No bo na dobrą sprawę nawet karta oceniona na 83, karta oceniona na 84 może mi się przydać, tym bardziej jeżeli podpasuje jakąś ligą. A propos ligi, no to mam wrażenie, że w tych ostatnich dwóch SBC jakoś wybitnie tutaj pasowała Serie A. Ale to ze względu na to, że też na rynku transferowym Liga Włoska jest niesamowicie tania, patrząc na to, jakich oferuje zawodników. I to zarówno pod względem jakościowym, jak i też pod względem oceny ogólnej na kartach. Mam wrażenie, że ktoś naprawdę, no wiadomo, to nie jest aż tak popularna liga jak chociażby Premier League, ale mam wrażenie, że wiele osób naprawdę, naprawdę nie docenia potęgi Ligi Włoskiej. Po wykonaniu tych najdroższych SBC nie pozostało nam nic innego jak ukończenie tego podstawowego, absolutnie podstawowego, ocenionego na 84, gdzie też wykorzystałem sporo swoich kart z klubu, trochę tutaj kombinowałem. Jak zwykle, ja to jak zawsze powtarzam, to na 100% dało się zrobić taniej, lepiej, oszczędniej, ale ja chcę wykorzystywać karty, które mam u siebie w klubie, które mi zalegają w tym klubie, no bo po co mam kupować karty z rynku, jeżeli mogę troszeczkę bardziej pokombinować, trochę dłużej, owszem, ale zrobić to za darmo, albo za pół darmo. Na dobrą sprawę ta paczka z ikoną mnie kosztuje około 100 tysięcy, 150 tysięcy. I ja w tym momencie wysyłam ostatni skład, za który dostaniemy oczywiście złotą paczkę premium, ale przede wszystkim, za który dostaniemy ukończone SBC o podstawową wersję ikony. I w tym momencie ja nie myślę o tym, kogo ja bym chciał trafić. Ja nie jestem wybredny, to naprawdę nie musi być Vieira, to nie musi być Ronaldo, Cantona, to nie musi być Puszkasz, nikt z tych zawodników. Ja po prostu nie chcę trafić kogoś pokroju Inzagiego, naprawdę. Wystarczy mi ktoś absolutnie ze średniej półki, może nawet średnio gorszej, ja będę zadowolony. Albo po prostu dajcie mi Petra Czecha, wtedy też będę zadowolony i w 100% to załatwimy, polubownie, będzie okej. Zanim jednak otworzymy paczkę z ikoną, to otwórzmy sobie ostatnią z tych wszystkich paczek,
karteczek, które otwierałem wcześniej, bo może któraś z tych kart by mi pomogła w robieniu SBC. No już teraz jesteśmy mądrzejsi o tę wiedzę, że niestety żadna z tych paczek mi w tym nie pomogła, ale mimo to mamy tutaj Paco Alcacera, 81 punktów overalla. To nie jest najgorsza możliwa ocena, jaką można dostać z takiej paczki, więc jest okej. Nie marudzę, halo, szanowni panowie z Kanady, ja nie marudzę, jestem super grzecznym, miłym youtuberem, uwielbiam grę, jest świetnie, fantastycznie i teraz z całego serca, proszę, naprawdę proszę, błagam, niech to nie będzie Inzaghi albo ktokolwiek po prostu z tego absolutnie najgorszego sortu ikon. Błagam o to i w tym momencie otworzyłem, odkładam pada i składam ręce i modlę się o jakąś dobrą flagę. Może będzie, to wtedy już od razu będziemy w domu. To są... Czy to jest Del Piero czy Gianfranco Zola? Gianfranco Zola, czyli fantastyczny traf! I oczywiście Włoch jest na dodatek jeszcze ikoną z Chelsea! Ja przecież go kupowałem w minionej FIFA! Rewelacja! Rewelacja! Tylko cholera jasna, ja mam w swoim składzie już tyle napastników, że głowa mała, ale to jest coś świetnego! Naprawdę, Zola ma fantastyczne statystyki, jak na kartę Baby, co zresztą już widać na załączonym obrazku. Ten fantastyczny zawodnik to był swego czasu gracz, którego każdy klub w Premier League zazdrościł Chelsea. 4-4, jeżeli chodzi o gwiazdki, do tego 90 tempa, 85 punktów strzelania, 82 punkty podań, 91 driblingów. Fantastyczny traf. Tutaj mamy oczywiście informacje o szczegółach tego zawodniku, o jego cechach, o profilach ikony. Oczywiście fantastyczna londyńska Chelsea, w której to rozegrał 311 spotkań. Reprezentant Włoch. Fantastyczny zawodnik. Naprawdę Gianfranco Zola to był zawodnik, którego jeszcze miałem okazję zobaczyć. No może na jednym albo dwóch meczach na dobrą sprawę, bo jak ja zaczynałem oglądać Chelsea, zaczynałem się tym interesować, no to Zola już niestety wtedy opuszczał londyńską Chelsea. Ale mimo to jestem naprawdę mega zadowolony. Opłaciło się. I... O mój... Co? Co? Ja myślałem, że on jest z góra 300 tysięcy wart. Nie, to jest... Żartujecie sobie, ja muszę sprawdzić cen na Futbinie. Żartujecie. Niemożliwe, że on jest tyle wart. Sekunda, sport, zakładka, Futbin. Moi drodzy, to jest prawda! Gianfranco Zola według oficjalnych danych Futbina jest wart na obecną chwilę 700 tysięcy monet! O mój Boże, ale świetnie! Wow! Oj, święta były dla mnie łaskawe, jeżeli chodzi o paczki. Tu Gianfranco Zola, tam Hernandez na lewą obronę. Mamma mia, jestem zachwycony! Naprawdę, ale swoją drogą, w zeszłym roku, gdy otwierałem paczkę z ikoną Prime i też robiłem to właśnie na takich samych zasadach, że bez żadnego spoilera, to trafiłem też Włocha, tylko wtedy to był Zambrotta. Na obecną chwilę tak wygląda moja ekipa. I zaczynam poważnie myśleć, że chyba muszę przejść na formację bez skrzydeł, bo mając tutaj Wernera, mając Zachę, teraz trafiając jeszcze Gianfranco Zolę, tutaj naprawdę nie ma już miejsca na skrzydłowych. Ja będę musiał ten skład naprawdę, naprawdę gruntownie pozmieniać. Ale jestem naprawdę zachwycony. Gdzie ten jest? Gdzie on jest? Jest i tutaj, Gianfranco Zola. Witam cię, no fantastyczny jesteś, chłopie, jesteś najwspanialszy. Jeju, jejku, jejku, jejku i jeszcze raz jejku. Ale to jest duet. Od razu ci oczywiście dajemy też numer 25 na koszulkę, bo jak żeby inaczej? Jeżeli chodzi o ewentualne kombinowanie z moim składem, to naprawdę przede mną teraz długa droga, jak to ogarnąć, ale wydaje mi się, że naprawdę chyba najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest chyba zrezygnowanie ze skrzydeł, no bo mam tutaj trzech napastników i fakt faktem, Zachę używam jako skrzydłowego, Gianfranco Zola byłby oczywiście używany jako środkowy pomocnik ofensywny zamiast Huijmincona, ale teraz? Teraz to ja mam naprawdę gigantyczny problem. I potrzebuję waszej pomocy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że się wam podobał. Ja jestem absolutnie zachwycony. Gianfranco Zola trafił do mojej drużyny. To jest coś niesamowitego. Mówiłem, że nie chcę żadnego szrotu, że chcę kogoś naprawdę w miarę średniego albo ewentualnie z Chelsea. A nie dość, że dostałem kartę z Chelsea, to jeszcze dostałem naprawdę zajebistą kartę z Chelsea i jedną z lepszych ikon Baby do trafienia. Możecie śmiało na mnie mówić farciarz roku, bo mój skład wygląda aż surrealistycznie. Tam jest tyle dobrych trafionych kart, że o ja pierdolciu. Na razie, trzymajcie się i cześć. Szczęśliwego nowego roku.